Siemka ludzie, nie uwierzycie, jest kurde 5:30, idę właśnie po browca, a jest tak ciemno jak w dupie, nie wiem, u was może też tak jest? Bo w Szwecji akurat to jest cholernie widno, powiem wam szczerze. Ktoś mi tutaj zasugerował, żebym rano wrzucał vlogi, bo potem nie ma wieczorem czasu obejrzeć, więc zaraz to wrzucę. Co słychać? No, przede wszystkim no, cały czas czekam, aż ten informatyk ogarnie, idziemy po schodach, wiadomo. Wiadomo po co i gdzie. Aż ten informatyk ogarnie ten program i może mi pomoże. Wtedy zrobimy na pewno od razu live'a, bo energii mam od groma, tylko kurczę, słuchajcie. Mówię, z ręki będzie się trzęsło trochę. Znaczy ręka mi się nie trzęsie. Właściwie. Ogarnie ten program, to myślę, że mi może pomoże, mam nadzieję. No bo ja już tego nie rozumiem, jak kurde informatycy nie mogą programu ogarnąć, no to już jest jakaś, nie wiem, komedia. Dlatego słuchajcie, też apeluję, albo szukam kogoś, kto by ogarnął właśnie ten Team Donation, nową wersję, no bo już starej nie ma. No co poza tym, no to dzisiaj planuję zrobić dla was gulasz serduszek drobiowych, no z dodatkami, tak planuję, no i tak pewnie będzie. Póki nie mogę live'ów robić, no to muszę jakoś inaczej coś tam kurde kombinować, nie? Żeby nie stracić was, bo was szanuję i dlatego kurde tak chyba zrobię najszybciej, no tak mi się wydaje, no. Poza tym, no cóż, no, poranek, zimno, chłodno, w czapce jestem. Tak jak wczoraj nagrywałem, w czapce jestem. Dziękuję ci, Martunia, dziękuję ci bardzo za ten przepis. Naprawdę to było smaczne. Mam nadzieję, że mi to wyszło. Wedle twojego przepisu to wyszło. Także też polecam wszystkim to, żeby sobie spróbowali po prostu, nie? Tak samo jak ktoś niech obejrzy sobie, jak robiłem brokuły. W cieście, tak? Dobrze w cieście, no. W cieście. Także polecam, też spróbujcie to zrobić. Naprawdę to smaczne danie jest. Nie syte, ale smaczne. No i mówię, takie plany mam dzisiaj. No, na razie jestem, już teraz to już jestem na siłę wstrzymany. Na siłę. Totalnie na siłę jestem wstrzymany. I niestety muszę czekać na kogoś, kto mi pomoże. O, patrzcie, Meksyko. Skład. Dobre, co? No. Także słuchajcie, no bo ktoś mi tutaj mówi, tak jak wcześniej powiedziałem, zasugerował chyba, żeby rano nagrywać, no to oczywiście nagrywam rano i wypuszczę ten kawałek, a potem po południu, no to będzie gotowanie prawdopodobnie, no najszybciej, bo już rozmrażam mięsko, to najszybciej to będzie właśnie gulasz. No w moim wykonaniu, no kurczę, no każdy robi po swojemu, ja źle tam nie gotuję, także słuchajcie, o, to jest mój sklep, do którego chodzę, zawsze z rana. Także mówię, no trzeba uzbroić się w cierpliwość, niestety. A, jeszcze chciałem poruszyć ten temat, kurde, śmieszny, nie? Bo w Warszawie autobusy są żółto-czerwone, a u nas są już białe niż zielone. I nie wiem, czy ktoś skojarzy, o co chodzi, ale to jest śmieszne. Nie wiem, dlaczego w Warszawie są żółto-czerwone, a w Białymstoku biało-zielone. Większość facetów skojarzy, o co kaman. Także trzymajcie się zdrowo, uzbrojcie się w cierpliwość i pozdrawiam.